Devon ma zrobić trzy półki dla swojego ojca. Ma kawałek deski o długości 12 stóp. Chce, żeby górna półka była o pół stopy krótsza niż środkowa. Zaznaczę to innym kolorem. Chce, by górna półka była o pół stopy krótsza niż środkowa. Jednocześnie chce, żeby dolna półka była pół stopy krótsza niż dwukrotność górnej. Zaznaczę to też innym kolorem, na niebiesko. Dolna półka ma być o pół stopy krótsza niż dwukrotna długość górnej. Ile będą miały poszczególne półki, jeśli zużyję całe 12 stóp deski? Ustalmy zmienne dla poszczególnych półek, bo to te zmienne musimy obliczyć. Mamy górną, środkową i dolną półkę. Powiedzmy, że t to długość Górnej półki. Długość górnej półki. T, jak angielskie top. M to długość półki środkowej. Od angielskiego middle. A B to długość półki dolnej. Długość Półki dolnej od angielskiego bottom. Co mówią nam poszczególne założenia? Z pierwszego wiemy, że górna półka, zapiszę tym samym kolorem, górna półka ma być o pół stopy krótsza niż środkowa. Devon chce, by długość górnej półki była o pół stopy krótsza od długości środkowej półki. Jeżeli robimy wszystko w stopach, to mamy długość środkowej półki w stopach odjąć pół stopy. Tyle mówi nam to pomarańczowe zdanie: Górna półka ma być o pół stopy krótsza od środkowej. Co wiemy z następnego założenia? Dolna półka musi być o pół stopy krótsza. Zapiszmy to. Pół stopy krótsza niż dwukrotność górnej półki. Będzie o pół stopy krótsza od dwukrotnej długości górnej półki. To są dwa założenia przedstawione w formie równań. Długość górnej półki musi być równa długości półki środkowej odjąć pół. Jest o pół stopy krótsza niż środkowa. A dolna półka ma być o pół stopy krótsza niż dwukrotna długość górnej. Jak to rozwiążemy? Korzystając tylko z tych dwóch warunków, tego nie rozwiążemy. Mamy dodatkową informację. W pytaniu, ile będzie miała każda półka, jeżeli Devon użyje wszystkich 12 stóp deski. Łączna długość półek musi wynosić 12 stóp. T dodać M dodać B równa się 12 stóp. To są długości poszczególnych półek. Zużyje ona całą 12-stopową deskę. Te długości razem muszą dawać 12. Co możemy zrobić? Możemy przedstawić wszystkie zmienne za pomocą jednej zmiennej, na przykład m, a następnie odpowiednio podstawić. Tu mamy już t wyrażone za pomocą m. Wszędzie, gdzie mamy t, możemy podstawić m, odjąć pół. Tu b mamy wyrażone za pomocą t. Jak to przedstawić za pomocą m? Wiemy, że t jest równe m, odjąć pół. Zatem wszystkie t zastąpmy... Tym wyrażeniem, bo t równa się właśnie temu. Zapisujemy niebieskie równanie. Długość dolnej półki wynosi dwa razy długość górnej t, ale wiemy, że t jest równe m odjąć pół i jeszcze odjąć pół. Upraszczając, długość dolnej półki to pomnożmy przez tą dwójkę. Dwa razy m to 2m. 2 dwa razy odjąć pół to minus 1. I odjąć jeszcze pół. Możemy zapisać, że b to 2 razy środkowa półka odjąć 3 drugie. Prawda? Minus 1 to minus 2 drugie. Minus 1 druga to minus 3 drugie. Mamy już wszystko wyrażone w m. Możemy podstawić to tutaj. Górna półka. Zamiast T możemy wstawić m odjąć pół. Mamy m odjąć pół, dodać długość środkowej półki, dodać długość dolnej półki. Właśnie to zapisaliśmy. Tu jest długość dolnej półki wyrażona poprzez m. Zamiast tego b możemy zapisać 2m odjąć 3 drugie plus 2m odjąć 3 drugie, co daje 12. Po prostu podstawiliśmy za t wyrażenie z m i analogicznie zrobiliśmy z b. Dodajemy teraz wszystkie zmienne m oraz stałe liczbowe. Mamy jedno m tutaj, kolejne tu i jeszcze dwa tutaj. Wszystkie są dodatnie. 1 dodać 1 dodać 2 to 4m. 4m, co mówią nam te stałe liczbowe? Minus pół i minus 3, drugie. Minus jedna druga. Odjąć 3 drugie to minus 4 drugie, czyli minus 2. Mamy więc 4M odjąć 2, co się oczywiście równa 12. Chcemy, by po jednej stronie równania została tylko zmienna M. Dodajemy 2 do obu stron równania, żeby pozbyć się tej dwójki po lewej stronie. Po dodaniu 2 do obu stron równania po lewej stronie zostaje 4M, to się skraca, równa się 14. 14. Dzielimy obie strony przez 4 i mamy m równe 14 na 4 albo 7 drugich stopy. Liczymy wszystko w stopach. Obliczyliśmy m, ale musimy jeszcze policzyć t i b. Najpierw t. T jest równe m odjąć pół. Równa się 7 drugich, bo tyle ma m. Odjąć pół. Co daje 6 drugich, czyli 3 stopy? Górna półka ma zatem 3 stopy. Środkowa ma 7 drugich stopy, czyli po prostu 3,5 stopy. 3,5 stopy. Dolna półka ma 2 razy tyle, co górna odjąć pół. Ile to będzie? 2 razy 3 stopy, czyli długość górnej półki, odjąć 1 1,2 czyli 6, odjąć pół, czyli 5,5 ,5 stopy. Gotowe. Możemy sprawdzić, czy to na pewno daje 12. 5,5 ,5 dodać 3,5 to 9, dodać 3 to 12 stóp. Wszystkie warunki są spełnione. Górna półka jest o pół stopy krótsza niż środkowa, a dolna jest o pół stopy krótsza niż dwukrotność górnej. To wszystko. Wiemy, jakiej długości półki musi zrobić dewon.